Mało tego, właśnie wróciłem do Polski i ja już powiedziałem sobie, nigdy więcej w kuchni, nie? Tak usiadłem z moją żoną i gadamy, rozmawiamy i mówię, właściwie, a może by coś swojego, tak? Mhm. Czy zrobimy coś fajnego? Ja wiem dokładnie, co ja chcę. Dużo pracujesz codziennie? Znaczy, wiecie, no tutaj... no tak, ja jestem cały czas w pracy, to w ogóle nie mam... Wiecie, Boom! To jest kanał firmy BFI Logistics, a my witamy serdecznie w serii podcastów BFI Talks, gdzie wspólnie z moim przyjacielem Piotrem mamy przyjemność rozmawiać o biznesie, o sporcie, o pasji, o inspiracji. A dzisiaj naszym wyjątkowym gościem jest nasz serdeczny kolega Piotr Ciomek, restauracja Oberże 86. Dzień dobry, witam serdecznie. Cześć, witamy. Cześć, cześć Piotr, witaj serdecznie, fajnie, że do nas wpadłeś. Czasy nie są zdecydowanie łatwe, ale mimo wszystko znalazłeś trochę chwilę, żeby tutaj z nami pobyć. Znaczy no, po pierwsze jestem zaszczycony, tak, że tu jestem. Fajnie, że pomyśleliście o mnie. No i co, no czasy nie są łatwe, no ale wydaje mi się, że tak naprawdę nie jestem jedyny, no, który został, i tak naprawdę ta branża też nie jest jedyna, która została postawiona w takim, że tak powiem, takiej ciężkiej sytuacji. Co, no trzeba działać, pracować, wysilać się, kombinować, żeby po prostu jak najmniejszą stratą z tego wyjść, tak? Pewnie, że tak, pewnie, że tak. Teraz najlepsi przetrwają, nie? Tak, tak mi się wydaje. Znaczy, może tak, to jest też fajne, bo na przykład my teraz zaczęliśmy naprawdę bardzo... O, może tak, paradoksalnie mam dużo więcej pracy chyba teraz niż wcześniej, tak? No bo naprawdę trzeba się nagimnastykować, żeby ci goście u nas zamówili coś, tak? Żeby o nas pamiętali, żeby byli zadowoleni, żeby ta oferta była konkurencyjna wobec w porównaniu z innymi właśnie miejscami. No i też, żeby też nie zjechać za bardzo z tej jakości, no bo wiadomo, wjechaliśmy z takim czymś jak lunche, tak? Lunche w tygodniu są, one kosztują 29 zł. No i okej, okay, goście muszą być zadowoleni, ale my nie możemy być stratni, musimy też coś z tego mieć. Dokładnie, więc to musi tak. Po prostu się spinać, tak? Tak. Więc no nic nie pozostaje, jak zrobienie czegoś dobrego, bardzo dobrej jakości, ale, że tak powiem, z tych tańszych produktów, tak? Czyli na przykład już nie dajemy, nie wiem, kaczki, tak? Tylko dajemy kurczaka, tak? Tak. No ale staramy się, no, tak jak ja mówię, no, cały czas to jest oferta jakaś lunchowa, później jakaś tam weekendowa, później, nie wiem, jakaś tam współpraca z firmą reklamową, żeby to po prostu rozpromować. No teraz przed nami wielkie wydarzenie, tak naprawdę chyba wszyscy restauratorzy na to liczą, jakim jest catering świąteczny. Świąteczny, tak? Pewnie. No to wszyscy tak naprawdę, zresztą, no to tak właśnie, no właśnie, no to jest tak, że myśmy już tak naprawdę z żoną mieli to opracowane, bo we wszystkim tak naprawdę bierze udział moja żona. Tak? Aha, koncepcja biznesu jest... Tak, no ona się zajmuje... Ale poczekaj Piotrek, muszę ci przerwać, poczekaj. Bo do koncepcji jeszcze dojdziemy, niemniej jednak, wiesz, nie jesteś pierwszym gościem, który tutaj dzisiaj reprezentuje biznes gastronomiczny. Wcześniej mieliśmy okazję gościć m.in. Filipa z Petit Paris. Wiem, że też również twojego prywatnie dobrego kolegę. I wiesz, i bardzo nas zawsze z Piotrem interesuje, jak to wszystko się zaczyna. Wielu widzów na kanale gdzieś na pewno interesuje ich to, gdzie jest ten start, jak to wszystko wyglądało na początku, jaką drogę przebyłeś do tego, żeby dzisiaj być właścicielem renomowanej restauracji, która chyba na TripAdvisorze gdzieś tam sięgnęła najwyższego poziomu, jak się nie mylę. Tak, no, także to jest nie lada wyczyn, tym bardziej, że z Piotrem wielokrotnie gdzieś tam w naszych rozmowach, wiesz, powtarzamy, że Gdynia gastronomicznie łatwa nie jest, na pewno. Wydaje mi się, że tak. najcięższa najciężej tutaj. Tak więc jest ostro. Opowiedz nam trochę o tych początkach, wiesz, jak to się zaczyna, że człowiek nagle wpada na pomysł, że chce gdzieś tam prowadzić swoją karierę w gastronomii, chciałby gotować, chciałby coś może kiedyś otworzyć, a może gdzieś zostać szefem kuchni, albo gdzieś się zatrudnić, wiesz, w restauracji Michelin. Jakby skąd to się u ciebie wzięło i jak ty zaczynałeś? No słuchajcie, to jest tak. Pierwszy, ja wywodzę się z rodziny, która jest bardzo gastronomiczna. Ja, super. Tak. Moja babcia to jest najlepszy kucharz, od jakiego jadłem, tak? No naprawdę, to jest kolak. Ale tak? To nie, moja babcia też jest najlepszy kucharz. Mamy konkurencję. Tak, także słuchajcie, no i dlatego moja babcia była wykształcona, tak? Ona aż tam praktycznie z półwyspu jeździła do technikum w Gdańsku, bodajże w Rzeszczu, tam to było jakieś technikum gospodyń czy jakoś tak.
Po drugie, mój tata był kucharzem, mój dziadek od strony taty był rzeźnikiem. Mój wujek, czyli brat mojego dziadka od strony taty też był rzeźnikiem. Mało tego, bardzo dużo w ogóle kuzynostwa od strony mojego taty też skończyło gastronomię. I tak dalej. No i co? No i tak, że tak powiem, tak to się zaczęło, skazany, że... Skazany byłeś na gastronomię. Skazany, wiecie co? Tak naprawdę, no ja mam brata bliźniaka, tak? Mój brat bliźniak bardzo dobrze się zawsze... Znaczy, był kumaty, zawsze był taki, że on nie miał problemu z nauką, lubił to i tak dalej. Ja niekoniecznie... Znam prywatnie, potwierdzam. Tak, ja niekoniecznie lubię spędzać czas przy książkach. Tak. Znaczy, jak już jak to robiłem, to też mi dobrze szło, ale miałem inne zajęcia ciekawsze, tak? Pewnie. Więc była taka sytuacja, że no wiadomo, jak to rodzic, tak mi się wydaje, że moja mama tutaj też musiała zareagować, no bo było, to były takie czasy, że wszyscy studia, liceum, studia. A moja mama usiadła ze mną i mówi: Piotr, zastanów się, tak? Czy ty lubisz się uczyć? Ja mówię, że nie. No właśnie, tak? No to może coś innego, tak? Co lubisz? Ja mówię, no bardzo lubiłem w ogóle, czy zawsze lubiłem gotować bardzo, tak? Do tego stopnia, że jak moi bracia, na przykład moja mama im robiła kanapki czy coś, to ja czekałem sobie, samemu robiłem wtedy jakieś tościki, jakieś takie, wiecie, jakieś obrzdące, nie? I ten, także tak kombinowałem. No i moja mówi, może do gastronomika? Ja mówię, właściwie jeszcze było technikum leśnicze. Technikum leśnicze, bardzo lubiłem, zawsze lubiłem. Dobry wybór, nie tak, wiesz, gastronomia, technikum leśnicze, tak, bardzo mi się to podobało, leśnicze, bardzo, ale no to był już na wyjeździe, ja zawsze byłem zżyty bardzo z braćmi, bardzo z kolegami też. Więc myślę, kurde, będę wyjeżdżał, no bez jaj, tak? Tu siedzę, tu jest moje miejsce, tak? No i zostałem tutaj. No i co? No i poszedłem do tego technikum gastronomicznego. Słuchajcie, no wydaje mi się, że jeżeli chodzi o edukację zawodową, tak, w Polsce, no to jest, no jest, przynajmniej była w tamtym czasie, no w fatalnym stanie, tak, bo ja poszedłem do technikum gastronomicznego, a tak naprawdę samego gotowania, mimo że chciałem iść na kucharza, to mieliśmy z 4 godziny w tygodniu warsztatów, tak, ale dobra, nieistotne, tak. No i tam była taka sytuacja, że tam pierwsze praktyki i... Ja poszedłem, jakoś wylądowałem w Grand Hotelu, jeszcze przed remontem w Grand Hotelu w Sopockim. No i tam było sobie, tam byłem, tak. No ale ten Grand Hotel nic nie zmienił, nic nie wniósł, jeżeli chodzi o moją edukację tak naprawdę gastronomiczną, ale rok czy 2 lata później była taka rekrutacja prowadzona, że 4 osoby na całą szkołę, czyli 2 osoby na kucharzy i 2 osoby na kelnera, mogą jechać na staż 2-miesięczny do Francji. Super opcja. No i tak, super, ale ja sobie myślę, nie no, bracia są tutaj, wakacje, wiadomo, będzie okej, nie? Tak. Jeszcze mieliśmy nagraną robotę, ale no dobra, mama mówi, Piotr, słuchaj, złóż papiery, na pewno ci nie wylosują, ale przynajmniej nie będziesz sobie pulił brodę, że tak. Nie złożyłeś. No dobra, nie? No i ten Grand Hotel sprawił, że właśnie mnie wzięli. A że miałeś CV wpisane, tak? Tak, tak. Tak. No i pojechałem tam. Słuchajcie, trafiłem do gościa, pana Oliviera Bylem w Plomodierne, to jest w Bretanii. 2 gwiazdki Michelin, było przeciężko. Przeciężko, to jest, wiecie, to już jest taki poziom, że tak powiem, zaawansowania, że tam nie można rozmawiać podczas pracy, tam trzeba stać podczas pracy w odpowiednim, wiecie, mieć odpowiedni rozstaw nóg, tak, do tego nie ma w ogóle żadnego radia, nic, w ogóle nie ma takiej opcji, ale było to fajne. Dlaczego? Bo po pierwszym moim pierwszym zetknięciu z gastronomią właśnie tutaj w Grand Hotelu, tak, widziałem, tak naprawdę to była taka naprawdę głęboka komuna jeszcze, tak, czyli wiecie, ten kucharz mi się kojarzył z takim Rudem. Pan Zbyszek. No dramat, tak? No to tutaj pojechałem, a tam po prostu klasa, tak? Wszyscy musieli być wyprasowani, ogoleni, wszyscy musieli być, że tak powiem, czyści zawsze, tak? Kultura pełna, no jak w wojsku, tak? Bardzo mi się to spodobało. Ale powiedz, to wojsko, bo to jest ciekawe, bo też słyszeliśmy o tym, czy to raczej nie jest taka forma pewnego terroru, że wiesz, wszyscy co tam przyjeżdżają muszą przetrwać, ale odpada 90% kandydatów, która się tam znajduje w tych restauracjach Michelin? Wiesz co, po pierwsze, troszeczkę się trochę tutaj pozmieniało, bo to tutaj właśnie ci szefowie kuchni, z którymi ja współpracowałem, z tymi właśnie Francuzami, a ich było kilku, to oni właśnie wspominają, że
To było w ogóle w latach 80. te najlepsze restauracje, w latach 80. 90. to naprawdę było, tam była kolejka tych ludzi, żeby się dostać. Nie? Mhm. Teraz, z tego co wiem, po pierwsze tych restauracji na poziomie tego Michelin jest bardzo dużo. Po drugie jest bardzo dużo ludzi, którzy przyjeżdżają, wytrzymują 2 tygodnie i odpadają, tak? Czy coś w tym rodzaju. Więc to nie jest w ten sposób. Ja pamiętam takie opowieści, jak mi właśnie opowiadali ci szefowie kuchni, niektórzy, tak, że to było, oni musieli dać siebie wszystko, 100%, naprawdę 100%, przez 3 miesiące na przykład ktoś był na zmywaku, tak, nie był zauważony, aż wtedy ktoś go zauważył, asystent szefa kuchni mówi, ten jest dobry, nie? No i wtedy, dobra, idziesz na sałaty, nie? Ale ja akurat... to są już potężne restauracje, tak? Ja byłem akurat w małej, bo to jest Auberge des Glaziques, to jest mała restauracja. I tam na przykład ten Olivier, on był fajnym gościem. Po pierwsze, każdy dobry szef kuchni ma mega zasady, nie? Mhm. Tak z tego, co poznałem. To są ludzie tak honorowi, tak właśnie te uczciwi i tacy naprawdę niefaworyzujący i tak dalej, tak? Że naprawdę szacun. Ale te zasady, przepraszam Piotr, ale te zasady jakby, bo to jest dla nas bardzo istotne. My też staramy się podążać pewnym dekalogiem zasad w tym, co robimy i to uważasz, że to są zasady gdzieś tam wyniesione, wiesz, z czasów wychowania, jakby gdzieś tam, wiesz, no nie wiem, rodzice w jakiś sposób ich wychowywali i te zasady oni starali się jakby zaimplementować do tego swojego biznesu, czy to jest jakby pewna szkoła na przykład francuska, która, wiesz, no uczy tych zasad już na etapie edukacji, tak? No bo... Słuchajcie, w gastronomii i w kuchni nie ma czegoś takiego jak blef, nie ma czegoś takiego jak kłamstwo, nikogo się nie da oszukać. Na poziomie takim, to musi być naprawdę w 100% uczciwy. Mało tego, ci ludzie po prostu zaczynali swoją pracę w gastronomii w cholernie ciężkich warunkach. Naprawdę, gastronomia to jest bardzo ciężka praca. Tak. Mhm. To jest, wiecie, od rana do nocy zasuwasz w gorąco, niesamowite gorąco tam panuje. Do tego to jest presja, wieczna presja czasu, tak? To jest właśnie chyba takie najgorsze w gastronomii, takie co mogę powiedzieć, to jest wieczna presja czasu, tak? No bo musisz się wyrobić, musisz mieć to gotowe. Jak wytłumaczyć gościom, którzy zaraz przychodzą do ciebie, że a sekundkę poczekacie, bo ja jednak tego nie ten, tak? Nie zdążyłem. No nie, to jest po prostu bieg, jeden wielki bieg, tak? Więc tutaj to musiało, i mi się wydaje, że po prostu to oni właśnie, że tak powiem, tą uczciwość, tą solidność, oni, że tak powiem, wyciągali z tego właśnie od tych swoich nauczycieli, od tych swoich pierwszych tak naprawdę, od pierwszego kontaktu z tą prawdziwą, porządną gastronomią. Okay. Gdzie nie ma, po prostu nie ma miejsca na jakieś tam, nie wiem, właśnie cwaniactwo, nie ma miejsca na jakieś tam krętactwo, czy jakieś skróty, tak? Mm-hmm. Tutaj musi być wszystko tak, jak być powinno i tyle, tak? Mm-hmm, mm-hmm. No i właśnie, tam właśnie pojechałem, było bardzo ciężko. Ja miałem, słuchajcie, 18, tam 19 lat. Ja do dzisiaj, ja normalnie z raz albo 2 razy popłakałem się. Tak, mm-hmm. Było ciężko, bo to było tak, słuchajcie, że ja mieszkałem nad tą restauracją. W dni powszednie, znaczy w dni powszednie, bo tam było trochę inaczej, trwał weekend. Znaczy tam było zamknięte poniedziałek, wtorek. Mieliśmy zamknięte, nie? Restauracja była zamknięta. Ale w te dni pozostałe tygodnia nie można było spożywać alkoholu. On mógł robić kontrolę w pokojach. Mhm. Ale akurat to nie był problem, bo ja, wiesz, no, jesteś gnojem, tak? Wiesz, no, masz pić, tak? Jesteś zmęczony i tak dalej. Ale tam nie było kompletnie życia prywatnego. Ja nie byłem z tymi ludźmi z Polski. Ja byłem tylko z jedną dziewczyną z Polski, tak? Mhm. Do tego wszyscy są tak styrani po pracy. Do tego bariera językowa, no bo ten język francuski był na poziomie żadnym, tak? No żadnym, tak? No i tam się pojechało. Naokoło to nie było miasteczko. To była mała wieś, 30 domów, tak? I tak wyglądał mój cały dzień tak naprawdę, że przychodziło się do pracy. O godzinie 13-14 się kończyło pracę, wtedy się szło spać, o godzinie 17, powiedzmy 16 się zjawiało znowu w pracy, tak? I do wieczora trzaskanie, tak? Mm-hmm. I było bardzo ciężko, ale no to pokazało też, jak można to zrobić, tą gastronomię, mm-hmm. tak? Że to nie jest tylko po prostu, a dajcie tutaj cyk, jedziemy, dobra, nieważne na czym, a spadło, dobra, na ten. Tam nie ma takiego czegoś, tam jest po prostu klasa, tak? Tak. No i co? No i wtedy wróciłem do Polski.
No ale widzisz, takie ciężkie doświadczenie i chyba ten wyraz ciężko powtórzyło się z tuzin razy. Dokładnie. Natomiast chyba to jest ten fundament, który ciebie zbudował i był takim protoplastą ciebie teraz jako gastronoma, nie? To jest w ogóle oczywiście super, nie? Że chyba te najcięższe doświadczenia najbardziej nas budują, nie? To jest fenomen. Oczywiście, no taka jest prawda. No, mało tego, właśnie wróciłem do Polski. I ja już powiedziałem sobie, nigdy więcej w kuchni, nie? No właśnie, to jest to. Tak sobie powiedziałem, ale no wiadomo, przyszły praktyki zawodowe tutaj ze szkoły. No i pani wychowawczyni powiedziała, że Piotr, ciebie wyślemy, ty z tej Francji byłeś, to tego, wyślemy ciebie do Francuza, do dworu rolnickiego. Do szefa Filipa, tak. No i ja przychodzę tam, jeszcze szedłem z takimi dwoma kumplami. I ja mówię do nich, chłopaki, nieważne co się będzie działo, zawsze jak szef coś mówi, mówicie tak szef i lecicie, zostawiacie wszystko i lecicie. Mówię, to jest najważniejsze, nie? No i słuchajcie, no i tak było, że szef tam zawołał raz, drugi, a tam jeden coś tam robił. Ja mówiłem tylko tak szef i dzida, nie? Albo oui szef, no bo wiadomo po tej Francji wyzwyczajemy, oui szef i dzida do niego. A tutaj było tak, że chłopacy to, a ja muszę jeszcze to zrobić, a ja za chwilę, a tutaj, albo no, tak. No i tak niekoniecznie. Tak. Im się podobało i jemu się podobało. Tak. Ale na pewno też nie mogę powiedzieć, bo oni tam wyszli z dobrymi oczytanami. Zresztą to bardzo fajni chłopacy. Zresztą jeden to fachowiec na maksa też, nie? No i tak się zaprzyjaźniłem, tak się zakolegowałem wtedy. No to po prostu no, zdobyłem szacunek szefa Filipa. Tak? No i później zaczęła się współpraca właśnie po szkole. Zaczęła się współpraca jeszcze właśnie tutaj z szefem Filipem na Świętojańskiej. I później wyjechałem. Później wyjechałem do Grecji. Do Grecji pojechałem do hotelu pięciogwiazdkowego, gdzie mój brat bliźniak tam pracował jako kelner i tam mnie ściągnął. No i pojechałem tam. No i tam fajnie, bo tam akurat była też zmiana, bo tam executive szefem został pan Chibois. Dwie gwiazdki, Michelin, Francuz. Wszystko się zgadza. Oczywiście, jesteśmy w domu, tak. No i on takim gościem, tylko że ty wiecie, to już jest taki inny poziom, bo ten pan, ja myślę, że wtedy on miał już 70 lat, nie? To była już taka, wiecie, zupełnie inna szkoła, tak? On miał jedno naczynie, w którym robił cały czas tylko tą pierzeń, tak? Więc to już jest zupełnie inna bajka. No i tam pracowałem z jego, tak naprawdę, bo on tam był kilka razy, ale był jego asystent Lloyd, który też mi bardzo dużo fajnych rzeczy pokazał. Zresztą ta kuchnia grecka sama w sobie, bo tam wiecie, była taka mieszanka, trochę było tej, tam, kilka restauracji tak naprawdę było w tym hotelu, bo to była restauracja taka typowo grecka, później typowo, tam, czy taka typowa, znaczy nie typowo, no ale takie trochę elementów francuskich. To nie było all inclusive przy basenie. Nie. I słuchajcie, no i tam się trochę nauczyłem, no i wróciłem do Polski. Tam zresztą zrobiłem coś niebywałego. Słuchajcie, tam pracowałem 243 dni codziennie po 12 godzin, a nie do dnia wolnego. Wow. Także tam było czasem też, ale fajnie, fajnie. Też bardzo dużo rzeczy wyniosłem stamtąd. Zresztą no, na takich wyjazdach jest trochę inaczej, tak? No, i słuchajcie. A różnice kulturowe, powiedz, no bo wiesz, Grecja, tu Francja, ty z Polski, język, bariery, zupełnie, wiesz, to już dla mnie się kłóci francuska restauracja w Grecji, gdzie jest cały czas chill, a tam wpada Francuz, 70 lat, etykieta. Mu się też to kłóciło, mu się też to nie zgadzało temu gościowi. Ja bym na jego miejscu to zburzył po prostu od początku. Zaczął pić, nie? Ale nie, powiem wam, że on też nie mógł bardzo długo do tego dojrzeć, nie? Znaczy, tak. Mogę sobie z tym poradzić. Ale wiecie, no, ale podjął się tego, ale bardzo długo nie mógł naprawdę sobie z tym poradzić. Pamiętam, on nie mógł, po prostu nie ucierpiał ich, tak? No bo oni naprawdę, oni mają na wszystko sigasi, ja nie, tam powoli wszystko lecimy. Ale fajnie, ale tylko że wiecie, no, kuchnia grecka dla mnie na przykład jest wyśmienita, ja uwielbiam, tak? Więc jeżeli chodzi o smak, się wszystko zgadzało, tylko może jeżeli chodzi o tą organizację i tak dalej, to niekoniecznie, tak? Ale no dogadaliśmy się tam, no zresztą wiecie, na wyspach, tak? Jeżeli ja byłem na Santorini, to tam tak naprawdę tam jest, no tam są wszyscy z każdego zakątka świata, no, i pracują. Tak, z nami pracowali ludzie z Australii, ludzie z Austrii, Niemcy, ten Francuz, tak? No oczywiście Polacy, Bułgarzy, Albańcy, no wszyscy tak naprawdę, tak? Więc
Więc no, każdy się dogadywał, tak, bez jaj, nawet na migi, tak, tak. Ale było spoko. No i wróciłem do Polski. Tu znowu zacząłem współpracę z Francuzem i po jakimś czasie zmieniłem pracę. Zacząłem pracować w hotelu. W Polsce pierwszy raz w hotelu. No i tutaj co, no i tak zaczęło się, wiecie, to fajnie pokazało to tak naprawdę ten hotel, mimo iż jeżeli chodzi o kulinarnie, kompletnie mnie niczego nie nauczył, to bardzo dużo organizacyjnych rzeczy mnie nauczył. Tak naprawdę, wiecie, praca w hotelu, a w restauracji to jest naprawdę bardzo duża różnica. Mhm. Bardzo duża różnica, tak? Mhm. Czyli praca między hotelową restauracją, tak samo jak między wolnostojącą restauracją, tak naprawdę, tak? Bo to jest zupełnie co innego. Mało gości tak naprawdę macie à la carte. To jest w większości jakieś grupy, jakieś konferencje, jakieś śniadania i tak dalej. A, no, a tutaj nie oszukujmy się, w takiej restauracji wolno, że tak powiem, luźno stojącej, to tylko jest tak naprawdę, no w większości jest po prostu à la carte, nie? A to jest zupełnie inne gotowanie. No tak. I co? No i tam byłem trochę czasu. Później miałem jeszcze jakąś tam małą przygodę, ale tam, nie, że tak powiem, no szybko zmieniłem, to tam nie będę nawet wspominał. No i wtedy właśnie zadzwonili z tamtej firmy, z tego hotelu, że otwierają nowy obiekt, przejmują tak naprawdę i czy ja nie chciałbym być szefem kuchni. No i się podjąłem tego tak naprawdę. Piotr, bo właśnie, bo to jest istotne, jakby ta twoja kariera przebiegała od praktykanta przez suszefa, takiego pomocnika, tak, szefa kuchni, po szefa kuchni, jakby to ta skala była zachowana, to było tak, że ty walczyłeś cały czas o wyższe stanowisko, tak? Tak. Ja tak naprawdę o każdym stanowisku pracy tak naprawdę w kuchni wiem wszystko. I tutaj właśnie jest duży problem, słuchajcie, w tych czasach, nie? Mhm. Bo bardzo duży tak naprawdę problem polega na czymś takim, że wiecie, tak naokoło nas i wszędzie wszyscy gotują. Wszyscy na tym się znają, tak? I tak dalej, i tak dalej. I bardzo dużo młodych ludzi chciał przychodzić na przykład na praktyki czy do restauracji pracować i oni by najchętniej od razu stali i steki smażyli, poziom wysmażenia, bo on oglądał, jak to sprawdzić, dobra, lecimy, tak? Nie, no i z takiego, tak naprawdę z takiej mąki chleba nie będzie, moim zdaniem, tak? Bo prawda jest taka, że to właśnie jest, każdy porządny szef, poważny szef kuchni tak naprawdę, jak pogadacie, on zaczynał od tego najniższego stopnia, tak? Że on wie, jak umyć tą sałatę, on wie, jak poukładać to w lodówce, żeby się nie zmarnowało, on wie, jak pilnować tego porządku, jak przyjmować dostawy, po czym, jak sprawdzić, czy jest dostawa dobra, czy towar jest dobry i tak dalej. Jeżeli pominiemy ten, że tak powiem, te stanowiska, moim zdaniem będzie w przyszłości, to wyjdzie po prostu w praniu, że tutaj gdzieś nastąpi błąd, tak? Coś pominięte, tak? I tutaj właśnie mamy, jest bardzo dużo właśnie takich teraz i kucharzy, i szefów kuchni. Samozwańczych takich. Tak, ja nie chcę ich obrażać absolutnie, tak, ale kwestia jest taka, że okej, ugotować potrafi, ale bardzo często ma problemy czy z zarządzaniem, czy z właśnie szacunkiem, czy zamawianiem na przykład. No dla mnie to było, wiecie, ja wpadłem na przykład do jakiegokolwiek hotelu, ja nie miałem nigdy problemu, żeby jakieś zamówienia robić. No co to jest za problem? No to trzeba policzyć, tak. Tutaj sprawdzić, ile czego się ma, jak to zejdzie, co ile trzeba zamawiać i tak dalej. I gotowe. Nie? No i to tyle, tak? A ludzie mają z tym problem, nie? No tak. A jest bardzo dużo takich właśnie ludzi, no, przychodzą do mnie i tutaj prosta kuchnia, no wiecie, moja kuchnia to nie jest nic, tak jak ja powiedziałem, kuchnia, którą my mamy w Oberży, to nie jest nic takiego, bo ja na przykład nigdy nie podobała mi się kuchnia molekularna, nigdy. Kiedyś się sparzyłem na tym, czy nie ja, tak naprawdę gość mnie, że tak powiem, z którym pracowałem, zraził do tego. Dlaczego? No bo on tak naprawdę brał się za molekuły, czyli za te pianki, galaretki, tak, wygląd i tak dalej, struktury, ale zapominał kompletnie o smaku. Ja sobie myślę, kurde, no ja bez jaj. I tam były, słuchajcie, kilogramy tych prochów jakichś takich tam i tak dalej. Ja myślę, to nie mój cel. Byłem w tej Francji, byłem w tej Grecji, gdzie pracowałem z tymi ludźmi, którzy mieli naprawdę bardzo wysoki poziom. I tam nie było żadnego dosypywania, żadnych tam specyfików. Wszystko to naturalnie, fajnie wyglądało i to mi się podobało, tak, że to naturalną, taką klasyczną, z dziada, pradziada metodą można naprawdę zbudować taki smak, tak.
No i właśnie jest bardzo dużo ludzi, którzy właśnie przychodzą właśnie do tej oberży, na przykład nawet na dzień, a tutaj, bo tutaj ja robiłem tak, ja robiłem tak, ja robiłem tak. Ja mówię, dobra, tu robisz inaczej. I zaczynamy. No i nagle on się dowiaduje, że można jednak gotować i to są bardzo ważne elementy, które ja pokazuję, tak? Że gotujemy to, sami robimy wszystko tak naprawdę. My tam i glasy, nieglasy, bułki, kopytka, pyzy, makarony. To jest bardzo czasochłonne, bardzo, że tak powiem, bardzo wymagające, tak? Bo wydaje mi się, że na takim poziomie restauracji, jaki Oberża prezentuje, czy jaki ja prezentuję, to jedną z najważniejszych tak naprawdę rzeczy jest powtarzalność, czyli ten standard. Mm, tak. Nie może być tak, że raz przyjdzie sobie Piotr i Łukasz na lunch firmowy, powiedzmy firmowy, czy tam nie wiem, rozmowy sobie porozmawiać i dostanie fajne jedzenie, a innym razem dostanie inne jedzenie. Albo nawet też smaczne, ale już nie takie, tak? Mm-hmm. Jeżeli chce przychodzić na kaczkę, musi zawsze dostać samą kaczkę, tak? Bo Łukasz powie na przykład za rok, kurde, idziemy do Piotra na kaczkę, bo tam jest ta kaczka, tak? I on przyjdzie na przykład z gośćmi i powie, nie no, no ta kaczka faktycznie, miałeś rację, Łukasz, tam goście powiedzą kozak, nie? Tak. Więc o to chodzi. A dużo ludzi właśnie o tym zapomina, tak? No właśnie, nawiązując do tego, co mówisz, nie sądzisz, że trochę to jest znak naszych czasów, ta taka poza albo brak pokory młodych ludzi, którzy pewnie dzięki dostępowi do informacji wszelakiej, oglądając MasterChef czy jakieś inne programy, mając dostęp do właśnie, nie wiem, programów kulinarnych w internecie, podcastów, przychodzą i chcą już być na jakimś szczeblu tej kariery. My się spotykamy z Łukaszem cały czas z tym samym, że przychodzą osoby, które jakby w pierwszym momencie przedstawiają swoje oczekiwania, bo oni już wiedzą, widzieli transport, więc chcą to robić. Co możecie mi dać, to ja może coś pokażę, nie? To jest, powiedz, jak sobie z tym radzisz, no bo mimo wszystko jakiś ludzi musisz dobierać do ekipy swojej, prawda? To na pewno ta rekrutacja u ciebie zachodzi cały czas, nie? Czy szczerze powiedziawszy, to jest nieustanna rekrutacja, bo tak. Nie. To jest tak, po pierwsze, ja mam taki swój taki trzon załogi, nie? Okay. Tam jest, powiedzmy, tam 6-7 osób i one są praktycznie ze mną od początku. Mhm. To są naprawdę bardzo dobrzy pracownicy, którzy ja się ich nauczyłem i oni mnie się nauczyli, mm-hmm. tak? Więc to jest fajne. No i teraz tak staramy się dobierać, tak? No są tacy ludzie, tak jak zapytałeś o to, że to jest tak, że ma, znaczy, no i są ci młodzi ludzie tacy, tak? Ale ja im tak naprawdę współczuję. Mm-hmm. Ja im współczuję, bo tak jak przez sekundę temu rozmawialiśmy, oni muszą być strasznie zagubieni, oni nie mają tak naprawdę pojęcia, co robić, tak? Tak jak, wiecie, to, że my trochę w innych czasach zaczynaliśmy, czyli była ograniczony dostęp do tak naprawdę wszystkiego, tak? Jak myśmy byli, no tak, no, my tak jeszcze no, pamiętamy przejście, znaczy wejście do Unii Europejskiej i tak dalej, więc to dla nas było coś nowego, że możemy się przemieszczać bez problemu, możemy podjąć pracę bez problemu i tak dalej. Dla nich to jest wszystko, tak musi być. Jest, było, jest i tak musi być, tak? I tak samo jest tak naprawdę ze wszystkim i wydaje mi się, że przed nimi dużo cięższe zadanie niż przed nami. My mieliśmy swoje. Zobacz, taką tą, przepraszam, że wejdę w zdanie, bo cały czas mi chodzi taka magia tego otwarcia, gdzie przyjeżdżasz do Francji i nie wiesz nic, nie widziałeś nic, otwierasz te drzwi. Tam jest, wiesz, inny klimat, nowi ludzie, każdy musi ci pokazać wszystko, tą sałatę, to mycie sałaty, a teraz wiesz, obejrzałeś. Ale mało tego, patrz jeszcze na to, jak no. Ja tam byłem, to tam nie było tak, ja musiałem iść do budki telefonicznej i zadzwonić. No. Wiesz, to nie było tak, że ja miałem, wiesz, telefon komórkowy, ja jeszcze nie miałem telefonu komórkowego. Ta. Ja musiałem iść do budki telefonicznej zadzwonić, nie? No, a wiesz, a teraz nie wiadomo, czy mama będzie w domu, czy odbierze. No, a teraz wiesz, to wszystko jest z tej magii tego pierwszego poznania obdarte. Wszystko możesz zobaczyć, wiesz, w internecie, w mediach i nagle się okazuje, że przychodzisz, ty chcesz mu pokazać tą magię, a on mówi, kurczę, w sumie to już widziałem, nie? To ja chcę tylko teraz, wiesz, wyższe wynagrodzenie, bo ja już to wiem, nie? Ja już to umiem. Tylko, że wiesz co, Piotr, czy my może też tak, bo ja tak też często właśnie takie rozmowy przeprowadzam z moimi braćmi, nie? Ale czy my tak trochę nie biadolimy trochę jak tacy starsi ludzie? Może, oczywiście. Może słuchajcie, chciałem może słuchajcie, oni będą też tak mówić, wiecie, bo my mówimy, nasi rodzice czy nasi dziadkowie na pewno, o Jezu, oni sobie nie poradzą, nie? Tak. Oni, co oni mają za życie, oni nie wiedzą to, tamto. My teraz zaczynamy mówić tak o tym młodszym pokoleniu, tak?
No i oni pewnie o swoich dzieciach też tak będą mówić, nie? Właśnie, no ale wiesz, to jest jakby esencja tego, nie? Że jakby jak jesteśmy młodzi, to sobie mówimy, kurczę, no jak ja będę miał kiedyś, nie wiem, dzieci czy wnuki, to pewnie ta dziura pokoleniowa, o której tak dużo osób mówi, będzie mniejsza, bo ja kumam, nie? Ja słucham tego, aha, tak, ja kumam to i tak dalej, nie? I potem masz, nie, 25, 27, 35 lat, wiesz, włączasz komputer, telewizor, okazuje się, że nic nie kumasz, nie? Zaczynasz się zastanawiać, dzwonisz do kolegi i mówisz, słuchaj, ty to kumasz? Bo ja nie wiem, co tam się dzieje. Ja już nie chcę przytaczać przykładów, ale jest mnóstwo takich rzeczy, których ja po prostu już w pewien sposób nie ogarniam, chociaż uświadamiam sobie, nie, no tak, bo to nie, nie cholery, nie? Łukasz, ja jestem akurat, jak moja żona mówi, troglodyta, tak? No tak. Bo ja jestem tak zacofany, jeżeli chodzi o sprawy jakieś tam internetowe i tak dalej, jak przychodzą nowi pracownicy, a niekiedy oni mają po 20 lat, tak? Tak. I oni coś do mnie mówią o jakichś tam, nie wiem, Instagramach, jakichś tam innych rzeczach i tak dalej. Ja mówię, co tu jest grane? Ja w ogóle nie mam pojęcia, tak? O telefonie. Szef, musisz sobie kupić lepszy telefon. Ja mówię, kurde, no przecież dzwoni, tak? No, po co mi lepszy telefon, tak? Nie, no to jest ta gigantyczna różnica i to widzisz. I tak naprawdę to są ludzie, którzy to są... Ja widzę z nimi cześć, ja nie odczuwam jakiejś tam, nie wiem, różnicy wiekowej. Ja szczerze powiedziawszy, mam 34 lata, ale czuję się, jakbym miał 27, tak? Tak. Bardzo dobrze. Ale właśnie Piotr, wróćmy do tego jeszcze miejsca, w którym ty byłeś taki jeszcze młody, no. A może troszeczkę starszy. Miałeś już pewne doświadczenie, bo tak jak rozmawialiśmy, przeszedłeś drogę od praktykanta do właściciela restauracji. Mhm. Miałeś tą drogę na pewno obarczoną wieloma wyzwaniami, wyrzeczeniami. Opowiadałeś o wielu dniach pracy nieustannej w miejscach, gdzie pracowałeś. I pojawił się ten moment, w którym gdzieś ta iskierka się zapaliła, dotycząca prowadzenia własnej restauracji, własnego biznesu, który dzisiaj markujesz swoim nazwiskiem. To mnie interesuje, ten moment przełamania, bo często się właśnie z drugiej strony spotykamy, że jakby, bo jakby dla nas, czy pracujesz na etacie, czy prowadzisz własny biznes, jakby nie chodzi zupełnie o to, co robisz, tylko jaki fan z tego czerpiesz, jakby jak się w tym rozwijasz mentalnie, to są elementy istotne. Się spełniasz. Jak nie? Się spełniasz. A ty pomyślałeś o tym, że gdzieś tam spróbujesz tej przedsiębiorczości, albo postawisz wszystko na jedną kartę i może grasz o wszystko. Jak to było? Znaczy, no, jak już wspomniałem, jak zacząłem pracować w tych hotelach, to pierw był jeden, później były dwa, ja nimi zarządzałem, tak? No i te wszystkie budżety, te wszystkie wytyczne przez moją górę, przez centralę narzucane mi, wszystko się zgadzało. Pojawiła się w międzyczasie moja żona, tak? Gdzie tak naprawdę, no już w pewnym momencie już wiedzieliśmy, że będziemy razem i tak dalej, zaczęliśmy kombinować razem życie, tak? Ja pomyślałem o jakiejś zmianie pracy, chodziłem, bo tam jakieś rozmowy miałem na szefa kuchni, później dostałem ofertę bardzo dobrą w bardzo takim no, potężnym hotelu, też jako tam szef kuchni, albo nawet jako kierownik gastronomii, ale stwierdziłem sobie, tak usiadłem z moją żoną i gadamy, rozmawiamy i mówię, właściwie, a może by coś swojego, tak? Mhm. Czy zrobimy coś fajnego. Ja wiem dokładnie, co ja chcę. Bo tak wiadomo, że to dorastało u mnie w głowie, tak? To było już tam jakieś pierwsze, jakieś tam, wiecie, błyski się pojawiały jakiś czas temu. No i zaczęliśmy o tym myśleć. Zaczęliśmy o tym rozmawiać i tak dalej, i tak dalej. No i w pewnym momencie klamka zapadła, tak? Stwierdziliśmy, dobra, teraz muszę się zdecydować, bo inaczej nie mogę zostawić swojego byłego pracodawcy na lodzie. I muszę mu dać znać, że ja się nie podejmę tego wyzwania, które mi, że tak powiem, zaoferował. No i dobra, no powiedziałem. Tylko, że to naprawdę, myśmy szukali lokalu już tak naprawdę rok wcześniej, niż myśmy dostali ten lokal, tak? Było kilka, Gdańsk, Sopot, Gdynia, na celowniku kilka lokali, tak? I tak dalej, później... Nazwę to do dzisiaj pamiętam, jak wymyśliłem nazwę, tak? Mm-hmm. To no właśnie, Oberża 86, to było idea na taką nazwę? Po pierwsze Oberża, mi się kojarzy tak Oberża właśnie, po pierwsze tak nawiązaniem trochę do tej Francji, tak? Mm-hmm. Mało tego, że to jest coś taka klasyka, tak? Mm-hmm. Klasyka, czyli tam i wejście trochę w te czasy takie nasze zamierzchłe, że tak powiem. I co ważne,
No i a to 86, po pierwsze to jest mój rocznik, z którego tak. jestem super dumny, a po drugie jest taka kwestia, że wydawało mi się, że ta sama oberża potrzebowała jakiś element rozluźnienia, żeby goście nie myśleli, że to jest kolejna na przykład oberża pod cegłą, czy tam cyglana oberża, nie, tylko oberża, ale że też jest coś nowoczesnego, że to jest młody człowiek się tego podjął, że to jest ta kuchnia, okej, jest to kuchnia tradycyjna, tak polska, ale taki naprawdę lekko nowej odsłonie, nie bez przesady, czyli bez już tak tych tam różnych molekularnych spraw, ale że jest to już na bazie tych wszystkich, właśnie bardzo dużo masła, czy na bazie po prostu tych wszystkich takich francuskich klimatów, tak? No i w to po prostu ta oberża 86. No i tak zaczął ten pomysł tak ewoluować, tak? Cały czas już powstawały biznesplany, później właśnie to szukanie właśnie lokalu cały czas. No i w końcu udało się wyhaczyć, znaczy no, tak naprawdę no, znaleźć lokal, tak, pojawiło się. To nie byle jaki, Piotr, tak. Powiedz, gdzie wy jesteście, bo to jest... No to jest domek Abrahama, tak? No to nie... To, że tak powiem, tutaj wujek, że tak powiem, dał mi cynę. Jest lokal, trzeba brać. Tak, a skontaktowałem się, bo tam jeszcze, tam mam bardzo dużą rodzinę. Ja mam bardzo dużą rodzinę i ta moja rodzina, moja i mojej żony tak naprawdę rodzina, zawsze w każdym elemencie bardzo dużo nam pomaga. Zawsze. To jest po prostu, gdyby nie oni, to bym chyba się tego w ogóle nie podjął, nie? Super. I kwestia jest taka, że oni właśnie tam dali mi cynk, skontaktowali mnie z właścicielami. No i zaczęły się rozmowy i zaczęło się, tak? I co? Wiecie, jeżeli chodzi o samą koncepcję oberży. Ja wiedziałem, co ja chcę gotować, tak? Bo ja się w tym czułem dobrze. To mi wychodziło, tak? Po pierwsze wychodziło, po drugie, no to były moje smaki, tak? Dużo ludzi mówiło, że Gdańsk. Ja mówię, kurde, nie Gdynia. Gdynia nie ma takiego miejsca, tak? W ogóle centrum Gdyni, tak naprawdę centrum Gdyni nie ma do tamtej pory, tak? Nie miało miejsca, gdzie było fajnie, nowocześnie i z klasą podana polska kuchnia tak naprawdę, tak? No, miasto portowe, tak, gdzie jest mnóstwo biznesów zagranicznych, tak, a tutaj nie ma ani innego miejsca, gdzie można wziąć tych gości z zagranicy, zabrać na dobre polskie jedzenie, tak? A wiesz, tak naprawdę jedziesz do Grecji, jedziesz do Francji i tak dalej, no to zawsze cię czy nawet w sprawach biznesowych, czy w ogóle na wakacje, to zawsze idziesz w miejsce, gdzie masz regionalną, tam typową dla ich miejsca kuchnię, tak? Tak. A w Gdyni nie ma, tak? Więc, no i właśnie dzięki, jeszcze do tego miałem mega doświadczenie, no bo moja babcia, jeszcze te kaszuby tu się pojawiały, tak, nad morzem, ryby, mega szacunek do ryby, no bo tak. To też bardzo ważne, że ta ryba, no to jest taki produkt bardzo delikatny i tutaj moja mama bardzo zawsze tak właśnie miała taki już taki, była, potrafiła naprawdę, wiedziała wszystko o rybach tak naprawdę, tak, więc tutaj to. No i wyszliśmy, zaczęliśmy to składać wszystko w całość, tak. A moment samej decyzji powiedz, bo trochę przez to tak szybko przemknąłeś, a wiesz, jakby ten jeden telefon, gdzie powiedziałeś swojemu temu pracodawcy wcześniejszemu, że nie podejmujesz wyzwania, to jak odłożyłeś słuchawkę, to był strach czy była euforia? W sensie, co wtedy? Euforia. To bardzo długo, wiecie co, to bardzo długo u mnie. No bo tak jak powiedziałem, ja zacząłem szukać lokalu tak naprawdę. Pierwsze spotkanie z jakimś tam właścicielem to było chyba w październiku. Październiku 3 lata temu. W październiku 3 lata temu. A w październiku tak, 3 lata temu. 3 lata temu? Tak, 3 lata temu. Dobra. Później, a tak naprawdę mojemu pracodawcy byłemu o tym, że nie podejmę się tego zadania, znaczy tego zadania, powiedziałem dopiero na koniec maja, żeby dać mu jeszcze 3 miesiące na to, żeby on sobie coś poukładał, nie? Okej. Fajnie, bo to jakby to jest ważne, że tak jakby, wiesz, zachowałeś się po prostu fair, nie? Znaczy on był zawsze, mój pracodawca był zawsze wobec mnie fair i tutaj naprawdę bardzo, bardzo fajnie wspominam tą współpracę z prezesem i super, nie?
Wiesz, ale jakby teraz jakby z perspektywy czasu, jak tak myślę o twojej, wiesz, historii. Mamy 2018, zakładasz restaurację, wymyślacie koncept, polska kuchnia takim lekkim francuskim twistem. Wiesz, ja mam przyjemność testować twoje menu, więc no tym bardziej serdecznie polecam, bo to jest coś niespotykanego faktycznie i tak jak też o rybach mówiłeś, no to wielu nas do mnie przyjeżdża i gdzie można nad morzem gdzieś rybę, nie? No i dobra, i się zaczyna rozmowa, ja już tam nie chcę wnikać, ale tak faktycznie było. Niemniej jednak, wiesz, mija teraz już, mamy dwa lata, ponad dwa lata, kiedy prowadzisz... Równo rybę. Wczoraj rok. A, no, nie, dwa lata, tak. No to gratuluję. Druga rocznica. Gratuluję, bo to dwa lata pewnie... ciężkiej roboty. I słuchaj, i ja chciałbym zapytać o to, o czym ludzie niechętnie mówią, nie? O tym, jakby co się działo też w twojej głowie przez te dwa lata, kiedy rozpocząłeś prowadzić ten biznes, kiedy tak naprawdę pewnie uświadomiłeś sobie w pewnym momencie, zakładam, że tak było, że bo my tą świadomość budujemy latami już, natomiast ty również pewnie jakby gdzieś do twojej głowy wpadały takie pomysły, że to cholernie ciężka droga, nie? Że tam jest cholernie dużo takich chwil, w których masz ochotę, żeby to, wiesz, walnąć i wyjść na zasadzie, nie? Jakby czy w twojej karierze takie momenty się pojawiają i teraz dzisiaj z poziomu właściciela możesz o tym trochę powiedzieć? Oczywiście, że się pojawiały. Pojawiają i mam nadzieję, że się nie pojawią. Muszę cię wyprowadzić z błędu. Słuchajcie, mnóstwo jest takich momentów. Po pierwsze, jako przedsiębiorca mogę powiedzieć jedno. Na pewno spodziewałem się, że dużo szybciej to się rozkręci. Tak jak rozmawialiśmy, że Gdynia jest trudnym, znaczy wymagającym jest i tak dalej, jest bardzo wymagającym rynkiem. My nie mamy tych turystów tyle co Gdańsk czy Sopot chociażby w sezonie. My możemy liczyć tutaj na lokalnych gości. Lokalni goście, żeby przychodzili, to muszą się przyzwyczaić. A to długo trwa, zanim lokalni goście zmienią dawne miejsce na rzecz nowego miejsca. Mało tego, było, co jeszcze, no wiecie, więc to, tak? Później druga sprawa była taka, że no to jest bardzo dużo czasu się tam poświęca. Tak? Mhm. Bardzo dużo czasu. Dużo pracujesz codziennie? Znaczy, wiecie, no tutaj... no tak, ja jestem cały czas w pracy, to w ogóle nie mam... Ale cały czas to znaczy, nie, w domu. Oczywiście, znaczy, panowie, no bo to jest tak, no to i właśnie w gastronomii przez to, że restauracja działa w weekendy, przez to, że w święta działa, przez to, że tak naprawdę działa najbardziej wtedy, kiedy wszyscy mają wolne, tak? Wtedy nie można sobie pozwolić, nie ma czegoś takiego jak rozgraniczenie takie, dobra, od 8 do 18 pracuję, koniec, idę do domu odpocząć. No nie, no nie ma czegoś takiego. Tak. Bo są takie rzeczy się zdarzały już, no nawet niedawno, słuchajcie, 2 miesiące temu wychodzę i mówię do kelnera, słuchaj, tylko pamiętaj, czy 23, tak? Mhm. Czy 22, 30 chyba jakoś tak. Ja mówię, słuchaj, tu wszystko sprawdź, tylko to jest zamknięte i tak dalej. Szef, nie bój się. Ja mówię, tylko sprawdź 3 razy. Szef, 4 razy przejdę. Słuchajcie, 23, chyba 07 czy 37, jakoś tak, wiem, gdzieś tam 7 była. Dzwoni ochrona. Ja mówię, tak, słucham. Pan Piotr Czołek? Ja mówię, tak, nie? Tutaj taka ochrona. Ja mówię, no, witam. A oni do mnie, mamy taki problem, bo drzwi od restauracji są na oścież otwarte. Ja mówię, że co? A oni do mnie, że sami tego nie rozumieją, jak na oścież otwarte. No ja dzwonię, to wiadomo, piana w buzi leci, tak? Pakuję się w ten samochód zmęczony i jadę. Już w piżamie, normalnie w piżamie pojechałem, w kapciach pojechałem, tak? Jadę, przyjeżdżam na miejsce, ochroniarz to był bardziej wkurzony niż ja. Mówi, no jak pan może mieć takich pracowników, tak? Ja mówię, ja po prostu już się przyzwyczaiłem do takich sytuacji różnych po tych 2 latach, więc no, spokojnie staram się i tak dalej. Zamknąłem ten lokal, ale no i właśnie to jest to najcięższe, tak, że my jesteśmy cały czas w pracy, cały czas ja jestem, tak, wiecie, cały czas jest takie coś, że ktoś może zadzwonić, tak, ja nie mam weekendu, no bo tak naprawdę
weekend to jest coś takiego, wiesz, nie wiesz, kiedy ci się ktoś rozchoruje, czy popularne w gastronomii za bardzo przyimprezuje dzień wcześniej, tak? Tak, pewnie. No i co ja powiem tym gościom, że przepraszam, nie zostaną Państwo na takim samym poziomie obsłużeni, bo tak. Jeden z moich pracowników dał ciała? No nie, no to pakuję się i jadę, tak? Tak. A to jest jednak, i to jest właśnie takie chyba najcięższe, powiem wam szczerze, bo rodzina. Dwójkę małych dzieci mam, pewnie. Dwójkę małych dzieci. I tak naprawdę to czasem to mi się aż, wiecie, po prostu, no nie chce się, po prostu nie chce się jechać, bo te dzieciaki na mnie czekają. No mój syn na przykład ostatnio zapytany przez mamę, kogo zaprosić na urodziny tatusia, nie? To wiesz. Przepraszam, że się zaśmiałem, ale mam tak samo i wyobrażam sobie tę sytuację. Wiesz, no i słuchajcie, no wiesz, a ja ich kocham ponad życie, tak? Tak. Słuchajcie, no z całym szacunkiem można powiedzieć, że ma się pasję, mam gotowanie, mam tak. Ten, ale dla nich to jest tak bardzo, bardzo daleko, wiecie. Tak. Jednak ta rodzina jest najważniejsza, tak? Tak. I teraz bardzo dużo czasu właśnie poświęcam, do tego bardzo dużo nerwów poświęcam. Jestem bardzo wybuchowym człowiekiem i nerwowym, do tego stopnia, że no tam musiałem, normalnie już lekarze stwierdzili, że muszę przystopować, więc to. Ale słuchajcie, jest światło w tunelu. A ile z ciebie, powiedz, ile jest, jakby te problemy to są problemy menadżerskie? Ile w tobie jest jeszcze jakby szefa kuchni, a ile jesteś jakby w ciągu tego twojego dnia menadżerem? No właśnie. Mam taki ambitny plan, że jak tylko sytuacja się zakończy, ta obecna, zresztą już rozmawiałem, jeden z moich właśnie kucharzy zostanie szefem kuchni. Okej. Okay. Chcę go właśnie mianować szefem kuchni, bo pierwsze ma wszelkie papiery do tego, czyli moje pełne zaufanie, jest bardzo dobrym kucharzem. Po drugie, ja bym chciał już troszeczkę odstąpić, tak? Ale tak, teraz ja cały czas gotuję. To nie jest tak. Okay. Ja cały czas gotuję, tak? Na przykład wszystkie weekendy, znaczy 90, znaczy może tak, powiedzmy na skali miesiąca, 3 weekendy ja obstawiam. Bo tam jest taki ruch, że musimy być we dwójkę na ciepłej kuchni. No i wtedy to idzie, naprawdę, wtedy dobrze naoliwiona maszyna. Ciężko wypuścić to z ręki, tak. Nie? No a menadżera cały czas jest tym menadżerem. No i cały czas, no. Zresztą słuchajcie, no, wydaje mi się, że będę cały czas o tym myślał, tak? To nie jest tak, że nagle odejdziesz. To moja żona ma do mnie pretensje, mówi, dobra, Piotr, zostawiaj, na przykład, nie wiem, nie dzwoń do nich. Piotr, to jesteś tu. Ale coraz lepiej mi to idzie, także jest okej, nie? Super. Ale w domu żona spodnie nosi, widzę. Przy decyzjach obecna tutaj ten. Wiecie co, no, żona zachowuje zdrowy rozsądek po pierwsze. Tak, może spojrzeć z takiego dystansu, zobaczyć, co się dzieje. Ale po drugie, wiesz... To jest mega istotne. Tak, moja żona bardzo dużo też czasu poświęca oberży. Mm-hmm. To nie jest tak, że ja się tylko tym zajmuję. Tak. Wszystkimi sprawami tak naprawdę papierowymi moja żona się zajmuje. No, super. Kontaktem tak naprawdę z gośćmi, to oprócz tych takich, wiecie, że jak taki kontakt bezpośrednich, to moja żona się zajmuje. Mm-hmm. Super. Więc tutaj no, ona robi lwią część tak naprawdę tejże czarnej roboty. A ja mogę się dzięki temu skupić na tym, żeby gotować, żeby to fajnie wychodziło z kuchni, żeby goście byli zadowoleni, jeżeli chodzi o ten taki efekt kulinarny, tak? Super. Wiesz, ten fundament rodziny to też strasznie doceniamy, sami pracujemy ze swoimi małżonkami i wiesz, to jest takie nieodłączne wsparcie, jak gdzieś tam nawet, wiesz, wymienisz się wzrokiem, bo w pracy, gdzieś my akurat w biurze jesteśmy, gdzieś się wymienisz wzrokiem i wiesz, to jest tak napędza, jak dzieciaki, jak wiadomo, rodzina to jest jednak fundament, no nie z byle powodu jakby rodzina czy Rockefellerów, czy Rothschildów tak daleko zaszła, tam pewne biznesy są załatwiane po prostu w gronie konkretnych panów i pań pod jednym nazwiskiem. Piotr, trochę tak może wystrzelę z tematem, ale no, sporo ludzi nas ogląda, którzy myślą o albo rozwoju w ramach pracy, którą wykonują, albo o zmianie pracy, albo gdzieś tam rozwoju mentalnym, pewnej inspiracji, albo założeniu właśnie biznesu, bo to jakby to jest grono, które gdzieś tam, do którego staramy się trafiać. Co byś dzisiaj powiedział o sobie, która zgromadziła jakiś kapitał, bo wiemy, że takich inwestorów na tym rynku gastronomicznym
trochę jest. Zgromadziła kapitał i mówi, kurczę, co można z nim zrobić? Otworzę knajpę. Otworzę bar, otworzę restaurację. No, jakby jest to pewien element taki, że jakby chyba rozmawialiśmy już o tym kiedyś, że kurczę, no gotować trochę umiem, albo ktoś tam umie gotować, albo kogoś zatrudnię. Jest fajnie, wiesz, miasto się rozwija, pyk, wchodzę z kapitałem, mam 100 tysięcy, wchodzę, otwieram restaurację. Co byś takiej osobie powiedział, gdyby do Ciebie 100 przyszło? 100 tysięcy mało. Okej. Okay. To okay. Banieczka niech będzie. Czy to jest w ogóle możliwe dzisiaj, żeby osoba, która kompletnie jakby nie ma za dużo wspólnego z kuchnią, nie ma tej takiej pasji, tylko jakby patrzy z poziomu takiego inwestycyjnego, że chciałby taki biznes prowadzić, a to jest biznes, który gdzieś tam może rokować w przyszłości, to uważasz, że to jest dobry pomysł dzisiaj? To uważam, znaczy powiem Wam tak, jeżeli chodzi o Gdynię, to uważam, że powinni się za to brać tylko i wyłącznie ci, którzy mają coś wspólnego z gastronomią. Dobra, a jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o ogólnie, tak, to tak, na przykład taki Sopot czy Gdańsk, w ogóle tam, gdzie są turyści, moim zdaniem, warto mi się wydaje, no warto iść w to, tak, no bo to jest... To nie jest zły pieniądz, tak? Tylko to trzeba po prostu fajnie przemyśleć. Pamiętajcie o tym też, że to od samego początku trzeba patrzeć na to, czy jak bo mówimy o osobach, które nie mają z tym nic wspólnego, czyli zatrudniają menadżerów i tak dalej. Kto jest tym menadżerem? Jak on twoje pieniądze szanuje, jak on się tym zajmuje, czy on to faktycznie. I ja na przykład na taki menadżer, żebym nigdy nie szczędził, tak? No widzisz. Bo tutaj kwestia jest taka, że. Jeżeli, bo chodzi o to, żeby była ta kontrola na kosztów, tak, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Jeżeli osoba po prostu traktuje to tylko stricte jako inwestycję, to musi być dobry menadżer, żeby to mu to pociągnął, tak. Bo ale to jest możliwe. To generalnie jest możliwe, że nie znasz się na kuchni specjalnie, nie jesteś tym szefem kuchni, a po prostu montujesz ekipę i wchodzisz w taki rynek. Oczywiście, wiecie, na przykład to też jest kwestia taka, że bardzo dobrym moim zdaniem pomysłem jest to, że jeżeli ktoś ma naprawdę zbędne pieniądze i chce, no to może zawsze po prostu wziąć i wejść w spółkę na przykład, czy z szefem kuchni. Tak. To jest bardzo mądra decyzja, no bo ten szef kuchni będzie dbał jak o swoje, a niekoniecznie ten szef kuchni, powiedzmy, czy ten kucharz, tak, ma takie środki, tak? Okay. Więc on po prostu, tu jest obopólna, że tak powiem, korzyść i fajnie to będzie wyglądało. Moim zdaniem to jest bardzo dobra opcja, nie? Ale tak jak powiedziałem, ten, który będzie odpowiedzialny, nie tylko, że wykłada kasę, ale będzie odpowiedzialny za to, żeby to prowadzić, tak? No to przez pierwszy okres czasu, pamiętajcie, nie ma życia prywatnego, nie? Tak, no. Tutaj, żeby było jasne. No taka mała uwaga do widzów. Tak. Pamiętajcie, życie prywatne. Tak. No comprende. Tak, no tutaj sorry, ale... Więc, ale jeżeli chodzi o Gdynię, to gdy jak powiedziałem, no to jest bardzo wymagający moim zdaniem rynek, tak? Okay. Są ludzie, którzy się znają, którzy mają pojęcie. Zresztą nawet kilka razy dostaliśmy taką opinię gdzieś, nam się pojawiła, że i ludzie właśnie wspominali, że jednym z najciekawszych z najciekawszych miejsc w Polsce gastronomicznie jest właśnie Gdynia. Tak ludzie normalnie, którzy tam wiecie, przyjeżdżali skądś tam, tak? Mówili, że naprawdę jest ogień. Nie? Bo... Trzeba wiedzieć, gdzie iść. Nie? Bo trzeba wiedzieć, gdzie iść, ale tak naprawdę, no naprawdę jest, tak naprawdę jest wiele miejsc, gdzie dobrze zjemy. Tak. Gdzie dobrze zjemy. Tutaj tak nawet nie chodzi o samo to, czy jest ekskluzywnie tak. podane, czy jest, czy są obrusy, czy nie ma obrusów, czy to jest tylko jedzenie uliczne, tak i tak dalej. Tylko, czy to jest dobre, tak? Bo tak jak powiedziałem, można otworzyć, czy to są zapiekanki, czy lody, czy zupiarnie, czy restauracje jak oberża, czy pizzerie. Ważne, żeby to było w swoim kierunku naprawdę dobre. A pewnie. Uważam, że Gdynia ma dużo, bardzo dużo takich miejsc. Miejmy nadzieję, że jakość zawsze się obroni, nie? Tak, no, tak, tak. Mi się wydaje, że tak. Czego tobie życzyć, powiedz? Zdrowia. Zdrowia, słuchajcie. No zdrowia tak naprawdę tylko tego można życzyć. No i żeby to się, tak jak chyba wszystkim, no żeby to się skończyło, tak? I żeby to po prostu wróciło wszystko do normy, żeby szybko goście wrócili do nas wszystkich, do całej gastronomii, żeby to całe choróbsko po prostu gdzieś tam sobie, żebyśmy sobie poradzili z tym choróbskiem i żeby to wszystko wróciło do ładu.
Super. To co, drogie panie i panowie, serdecznie zapraszamy do Oberży 86, do restauracji do Piotra. Sety lunche wprowadzacie teraz na dowóz, dowozicie tak, do klientów. Dowozimy. Widziałem, że macie specjalne ceny na to, także ja już próbowałem kotlecika mielonego, przyznaję się szczerze, petarda. Moja żona do mnie, jeszcze taka mała anegdotka, moja żona mówi do mnie: Łukasz, kurczę, no, zjadłem taki typowy polski obiad, nie? Mówi: patrz, Piotrek ma w swojej ofercie kotlet mielony, mizeria, ziemniaczki. Ja mówię: bum, bierzemy to. Mówię: nie możemy tego ominąć. Także słuchajcie, nie oszczędzajcie, wspieramy gastronomię. Teraz są takie czasy, jakie są, dopóki branża się nie otworzy, to jest bardzo ważne, żeby gdzieś tam dołożyć jakiegoś grosza i ten biznes utrzymać na rynku. Każdy ma ciężko, wiadomo, natomiast wy szczególnie, bo no niestety, ale drzwi waszej restauracji pozostają na razie zamknięte, nie wiadomo do kiedy. To, co można powiedzieć, to na pewno to, że ktoś ma ochotę na pyszny polski obiad, to u ciebie go znajdzie. Dokładnie tak. Zapraszamy. Dzięki panowie. Zapraszamy, dziękujemy serdecznie. Subskrybujcie. Hej. Na razie.